Dorota Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2557 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Częstuj się, Leńko, no bardzo cię proszę. Dziękuję, pani Wisiu. Pyszne to pani ciasto. Tak, no to nakładaj sobie, jak ci smakuje. Kasiu, przysuń Oli tamten półmisek. Nie, o kanapkach to nie ma mowy. To obżarstwo. Chudzasz się? Myślisz, że powinna? Nie, no tak tylko pytam, bo w końcu musimy się sprawdzać. Przytyć łatwo, schudnąć piekielnie trudno. O, wiem coś o tym, Kasiu. Po tym weselu Ewy to już mi się spódnica nie dopina. No właśnie. No powiedz, jak było. Ewa, no. Szczęśliwa? No, chyba tak. Chyba? No, wiesz, takie zamieszanie, przygotowania, goście. No, nie było właściwie okazji, żeby dłużej porozmawiać, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. No tak, poza tym jednym, że Ewa już na pewno zostanie na zawsze za granicą. No, to prawda, ale... Ale co? Wiesz, Kasiu, na początku, jak o tym myślałam, to wydawało mi się to takie okropne, ale teraz... Zmieniłaś zdanie? No, nie wiem, jak to określić, ale jak wróciłam, no ten zamęt w kraju, te okropne nastroje, no to wszystko, co się tutaj dzieje, to czy to jest przyszłość dla młodzieży, skoro ja sama, w końcu nie najmłodsza, czasem się czuję kompletnie zagubiona. No, co Ewa by tu robiła? No, czy znalazłaby pracę i... No tak. I to taką, która by jej dawała satysfakcję. No na pewno nie byłoby łatwo, ale z jej kwalifikacjami. Ale co tu rozważać, to nie ma sensu. Jest jak jest i tyle. Ale czy ty mnie rozumiesz, Kasiu? Masz przecież córkę prawie w tym samym wieku. Każda z nas chce, żeby jej córka była szczęśliwa. No, tu czy tam. Wiecie co, a mnie jest przykro, jak słyszę o tych młodych, jak wyjeżdżają za granicę. Nie mogę się z tym pogodzić. Dla mnie to jest naprawdę bolesny problem, żeby taka wykształcona, dzielna młodzież musiała szukać pracy za granicą. I naprawdę, no nie mogę się z tym pogodzić. Ale Ewa nie skończyła chyba jeszcze studiów. Nie. I wcale nie jest powiedziane, że potem po skończeniu w ogóle zostanie w tym Lierz. No pewno się przeniosą do stolicy. A no właśnie. Nic nam w końcu nie powiedziałaś. Ani o tym panu młodym, ani o ślubie. Naprawdę, no, miałaś paść. No, ale kiedy przyjechałam z Belgii, akurat zdarzyła się ta straszna katastrofa w Katowicach. Nocowałam u przyjaciół, których syn mieszka na Śląsku i uczestniczył w akcji ratowniczej jako wolontariusz. No to tak jak Mundek, brat Doroty. No więc całe wieczory żył tylko tą sprawą. Wszyscy też przecież tylko tym żyliśmy. No, tylko o tym się rozmawiało. Oglądało do późna telewizję. Oj, tak, no wszyscy. Wszyscy w Polsce przecież tym żyli. I chyba to jest u nas nadal. A potem zabrałam się za urządzanie tego nowego mieszkania. O, ty, Kasiu, jeszcze go nie widziałaś. No właśnie, chętnie zobaczę, bardzo jestem ciekawa. O, ja też. A pani nie widziała? Tadeusz wspominał mi, że ma zamiar panią tam zawieźć. No to prawda, tak, proponował mi, ale no wiesz, no jakoś nie wyszło. A ja właśnie w tej sprawie dziś tu jestem. Chciałam panie zaprosić na tradycyjną parapetówkę. Ho, tam zagospodarowałaś tak szybko? Ale skąd? Muszę wymienić okna, odmalować, ale postanowiłam poczekać z tym do wiosny. Ale już jest tapczan, stół, krzesła i przywiozłam stary kredens mamy. No, można balować. O, proszę, to... Jest zaproszenie. Aż tak oficjalnie, Ola. Ojej. Żeby było trochę śmiesznie. Dwujęzyczne. No, z konieczności. Nie, a czy, Olu, a czy pan Tadeusz też będzie na tej parapetówce? No, nie wiem. Nie wiesz? No, odgrażał się, że tak, ale w jego sytuacji panią to niepokoi, pani Wisiu. Prawda? A co? No, że Tadeusz się tak... jakoś uaktywnił wobec mnie.
Ale ja go do tego nie zachęcałam. Niech mi pani wierzy. Ale co ty się tłumaczysz, mamie? No nie tłumaczy się. Mnie to tylko o to chodzi, żebyś z tego powodu nie popadła, no, w jakieś tarapaty. Ma pani na myśli reakcję Stelli? No tak. Tak, to na pewno jest mściwa osóbka, ale ja nie mam wobec niej żadnych zobowiązań. W końcu, jeżeli ktoś ma mieć żal i pretensje, to chyba nie ona. Oczywiście. Mama jak zwykle rozdziela włos na czworo. Najważniejsze, że z panem Tadeuszem macie teraz normalne stosunki i nie musicie sobie skakać do oczu. No i to, że chciał z powrotem nawiązać kontakt z Ewą. No, Boże, jak ja się tego bałam. No, jak wyglądało to spotkanie? No, właściwie to ja szczegółów nie znam. Zamknęli się oboje z Tadeuszem w pokoju. Naprawdę? Tak, a potem Ewa wyszła taka zapłakana, ale ku mojemu zaskoczeniu, bo Ewa przedtem ani słowem się nie zająknęła, Tadeusz poprowadził ją do ołtarza. Co ty mówisz? Jako ojciec? No widzisz, mamo, widzisz. A ty wciąż szukasz dziury w całym. Ale skąd nie szukam dziury w całym? Ja właśnie bardzo pozytywnie to oceniam. No ale co pozytywnie? No to, że pan Tadeusz jest taki, jaki jest, no i że to ładnie z jego strony. Że właśnie wobec Ewy potrafił się tak zachować. Kaśka, no. A czemu ty się śmiejesz, Olu? Bo pani jest jak zwykle rozczulająco naiwna, pani Wisiu. Ale dlaczego? Bo Gerard, mój zięć, ma wielką sieć sprzedaży urządzeń elektronicznych. I o to chodzi. Tadeusz wie, co robi. Olu, ty to mówisz poważnie? Jak najbardziej. W końcu znam Tadeusza. I to ci śmieszy? A mam płakać z tego powodu? Kasiu, ja oceniam pozytywnie to, że oni się zbliżyli z powrotem z Ewą. A interesy Tadeusza mało mnie obchodzą. I on sam też. Leńko, chwileczkę. Przecież on zbliżył się także do ciebie. A. No nie zaprzeczysz. Oczywiście, że nie. I wcale nie mam zamiaru tego odrzucać. Pani to może uznać za cynizm, więc może lepiej nie zagłębiajmy się w ten temat, bo powiem słowo za dużo. No i po co? Jest jak jest. Takie jest życie. No, mam nadzieję, że zaproszenie na parapetówkę zostało przez panie przyjęte. No pewnie, no tak. Dziękujemy bardzo. Kasiu, przyjdę, Olu, oczywiście. Bo widzę, że nie jesteś w jakimś dobrym nastroju. Wiesz, każdy ma swojego mola, co go gryzie. Co się stało? Coś z Tomkiem? Nie. No to uciekam. Gdzie jest moja kurtka? Zaraz. Ach, mam tyle spraw do załatwienia. Do widzenia, pani Wisiu. No, do widzenia, dzięki, kochanie. Za wspaniałe przysmaki. No to wszystkiego dobrego, Olu, wszystkiego. Słuchaj, a mogę cię jeszcze o coś zapytać? Ale oczywiście. Czy pan Eryk będzie także na tej parapetówce? Mamo. No co takiego, mamo. Bardzo miły człowiek. Ola, uciekaj, za chwilę będziesz musiała wyspowiadać się ze wszystkich grzechów głównych. No to całuję się, Kasiu. Jeszcze raz. Pa, do widzenia. Wiesz co, ty robisz ze mnie jakąś wścibską plotkarkę, Kasiu. Mamo, daj spokój, no nie przesadzaj. A ciebie nie dziwi to wszystko, co się dzieje z Olą? No niby co? No przecież tych dwóch mężczyzn obok niej i ta Stella... To się źle skończy. Mamo, przepraszam, ale ja mam naprawdę większe zmartwienia niż romanse Oli. A co z Dorotą? No co ma być? No przecież do niej przyszłam, powiedziałaś, że zaraz ma być. No nie wiem, Kasiu, no tak mówiła. A co znów za zmartwienie? Boże drogi, i ojciec, i teraz ty znowu z czymś. Oj, co ja, no nie wiesz, co się dzieje. Przecież Małgosia oblała tę nieszczęsną maturę. Naprawdę? No ale Kaśka, to już na pewno? Mamo, widzisz chyba po mnie, że daleko mi do żartu. No widzę, ale sama mówiłaś, że angielski tak dobrze jej poszedł. I co z tego? Sam angielski to nie wszystko. Jeszcze na dodatek zmieniła sobie historię na geografię. A co, to źle? Ale ja nie wiem, co jej odbiło. Po tej Afryce widocznie. Przecież ona o geografii, mamo, nie ma pojęcia. Nie, ja już w ogóle nie chcę więcej mówić na ten temat, bo zaczynam się trząść. No a Tomek? No co Tomek, mamo, jak to on? Trzasnął drzwiami i pewno gdzieś chodzi po ulicach, żeby się rozładować.
No Małgosia? Też już wie? Oczywiście. No i co ona? Kaśka? No Kasiu, no co ty? Ty płaczesz? No dajże spokój, aż tak jest źle? No ale co się stało? No mów, Kaśka, no. Mama, ona się pakuje. Co? Pakuje się? Tak, wie, co się pakuje. Zdjęła walizkę z Pawlacza, zamknęła się w swoim pokoju, powiedziała, że za nic nie spotka się z ojcem i że się przeprowadza do Marka. Bój się Boga. Bój się Boga, zwariowała. No może ja z nią porozmawiam. Mamo, to nic nie da. I ona nie zwariowała, tylko myśmy musieli popełnić jakiś błąd, skoro ona się czuje osamotniona w takiej trudnej dla niej chwili. A wiesz co, to ta wybuchowość Tomka, o! A ja myślałam, że między nią a Markiem, no po prostu, że to się jakoś ochłodziło przez ten jej wyjazd, no a tymczasem, Boże mój. Nie dojdziesz, jak tam między nimi jest, naprawdę. No ale... No mamo, co ja mam zrobić? Pozwolić jej odejść? Tak po prostu? No ale przecież siłą jej nie zatrzymasz, Kasiu. No do czego ci potrzebna Dorota, co? No chciałam się dowiedzieć czegoś bliższego o tej maturze Gosi. No, Dorota przecież w tym uczestniczyła, ale od paru dni chyba mnie unika. No nie wiem. Ja nie wiem, Kasiu, jak cię pocieszyć. Ja sama cała jestem w nerwach przez ojca. No wiesz, o czym mówię. No co się wydarzyło nowego? No starczy przecież tego, co już jest. Ja nie mogę wytrzymać Kasiu w tej sytuacji. Ja muszę mu powiedzieć. Ja muszę mu powiedzieć, że wiem. Nie rób tego, mamo. No ale on chodzi jak błędny, a ja tak samo. No, jak schowana ta trąbka, no pierwszy raz w życiu coś przed nim ukrywam. No ale przecież robisz to dla jego dobra. Nie ty ukrywasz, a on. To on chce się ukryć przed nami ze swoimi zmartwieniami. Uszanuj to. A, no właśnie, ze zmartwieniami. A mnie przy nim nie ma, rozumiesz? Kiedy on przeżywa te swoje zmartwienia. Czy to jest w porządku? Posłuchałam ciebie i milczę. Ale nie wiem, czy to jest dobra rada. Mamo, po pierwsze nie wiemy, o co tu chodzi naprawdę. Może to chodzi o coś zupełnie innego, niż się domyślamy. A po drugie, to on, no tata sam narzucił nam tę sytuację. No, postępujemy zgodnie z tym, czego on chciał. Zrozum. To milczenie to jest jego decyzja. I proszę cię, nie upokarzaj go, Kaśka, odkrywając te jego tajemnice. Kaśka, ja nie wiem, rozumiesz? Ja nie wiem, to musi być dla niego ogromny stres. Wiesz, na moje oko ojciec wcale nie okazuje jakiegoś szczególnego zdenerwowania. Daj spokój, tak ci się tylko zdaje. Mamo, mężczyźni nie znoszą litości. Poczekaj jeszcze, dzień, dwa, on ci sam to wszystko powie. Po swojemu, po męsku. Daj mu szansę. Oj, Kasiu, abyś miała rację. Mamo, ja nie chcę ci narzucać niczego. Nie, to nie o to chodzi, ale czy ojciec, no powiedz, nie ma do mnie na tyle zaufania? No ale przecież to nie o to chodzi. Powiedz, czy ty nigdy nie przeżywałaś czegoś takiego, że chciałaś zostać z jakąś swoją sprawą sama? Sama się z nią uporać? Wiesz co, może i przeżywałam, ale jeśli chodzi o ojca, to tak się czuję, jakbym go upuściła, rozumiesz? W ciężkiej chwili. Nie no, mama, ja nie mam siły tłumaczyć. Słyszysz klucz, to może Dorota? No, chcesz, żeby was zostawić same, nie, tak? Nie, dlaczego? Zresztą tak, może na chwilę. No to ja pójdę do kuchni. Dobra. No, jesteś, Dorota. A co, Kasiu? Czekasz może na mnie? Tak, ja nie zabiorę ci dużo czasu. Ach, Kasiu, co ty? Nigdzie się już nie śpieszę. Ojej, nareszcie w domu. Już, tylko się rozbiorę. No dobrze, bo chciałam cię o coś zapytać. A, o Małgosię? Domyślasz się? No, wiesz, trudno się nie domyślić. Oj, bardzo mi przykro, że tak się stało. Ta jej oblana matura to rzeczywiście dla was, no, ogromny problem. Ale wiesz, wciąż zastanawiam się, czy tak się musiało stać. No, ale przecież sama najlepiej wiesz, Kasiu, jak było. Małgosia się nie uczyła. Zmarnowała te pół roku. Zakochała się.
Czekaj, czekaj. Ty chyba jej nie usprawiedliwiasz. Nie, stwierdzam fakt, że się zakochała. Bardzo nie w porę. Na co tak patrzysz? To chyba oczywiste, że ten romans wypadł nie w porę. To prawda, ale mówisz to w taki sposób. W jaki? No tak jakoś bezwzględnie. Kasiu, co to znaczy? No, a gdyby to Justynie przytrafił się taki romans? Justynie? Zaraz. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie no, nic szczególnego, tylko czy tak samo twardo, jak moją Gosię, oceniałabyś Justynę, gdyby to ona? No, dobrze, mniejsza z tym zresztą. Daruj. Przecież nie o to mi chodzi. No to o co chodzi? Mów, Kasiu. Wydawało mi się, że mnie ostatnio unikasz. No, w pewnym sensie. Więc to prawda, tak? A dlaczego? Dlaczego? No, co ja mam ci powiedzieć? No, jak Małgosia zdawała? Masz jej dokładne wyniki z każdego przedmiotu. Co można powiedzieć więcej? A te wyniki są sprawiedliwe? No wiesz, co to za pytania? Kasia! Więc zapytam inaczej. Czy nic nie mogłaś zrobić? Nie mogłaś jej pomóc? Próbowałaś chociaż? A dlaczego nic nie mówisz? Bo to żenujące pytania. Rozumiem, że ciężko to przeżywasz, ale jak niby twoim zdaniem miałam pomóc Małgosi? Nie wiem. No właśnie. Po pierwsze, wiesz, że brzydzę się protekcją. Ale nawet gdybym odeszła od swoich zasad... Ale nie odeszłaś. Nie ty. Ale nawet gdybym odeszła, to jak niby miałabym to zrobić, co? Chyba zapomniałaś, że decydowała komisja z pedagogiem z zewnątrz. Tak, 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 oczywiście. No oczywiście, oczywiście, ale masz do mnie pretensje, przecież widzę to. Nie, jestem rozżalona. To takie dziwne? Nie, ale nie musisz się wyładowywać na mnie. Co tu się dzieje? Bójcie się Boga, o co wy się kłócicie? Aj, Kasia mnie oskarża, że Małgosia nie zdała matury. Co ty mówisz, Dorota? No, nie, co ja ty wychodzę. Mówisz? Ale dlaczego? Bo jeżeli Dorota tak zrozumiała moje pytanie o Gosię, to o czym my mamy jeszcze rozmawiać? Kasiu, ja nie miałam zamiaru cię urazić. Wiesz, to raczej ja mogłabym się czuć. To raczej ty mnie. Słuchajcie. Dobrze, wobec tego przepraszam. Nie ma sprawy. Kasiu, przecież ja ci naprawdę szczerze współczuję. Nie musisz. Do widzenia. Ojej. Mój Boże, no coś podobnego. No, czy wy naprawdę nie mogłyście się jakoś po ludzku porozumieć? Oj, Wisiu, nie wydawaj ocen, skoro nie wiesz. Dlaczego nie wiem? Tego, jakie Kasia miała wobec mnie oczekiwania. Oczekiwania? No, Dorota, no co ty mówisz? No, chciała się po prostu dowiedzieć. Tak? A w podtekście była pretensja, że ja nie pomogłam Małgosi. Nie użyłam protekcji. Jakby to w ogóle było możliwe. To tak, jak ma się do czynienia z rodziną tam, gdzie człowiek musi zachować dystans i obiektywizm. Wiesz co, Dorota, że to bardzo przykre, co mówisz. Kasia na pewno nie chciała cię obrazić. I zna twoje zasady. Tak. Najwidoczniej jednak liczyła, że dla rodziny je złamie. Podobnie jak liczyła Kluźniakowa. Dorota, no co ty mówisz? Bój się Boga, porównujesz Kasię do Kluźniakowej? Oj, przepraszam cię, Wisiu, ale lepiej będzie, jak pójdę. Położę się na chwilę. O, ktoś idzie. No nie, tym bardziej nie czuję się na siłach prowadzić teraz konwersacji towarzyskiej. Ojej. Daruj, no nie chciałam. Tak, Dorota, tak, ja wiem. I bądź spokojna. Ja nie powtórzę Kasi. Boże mój święty, po co to wszystko? Po co to wszystko? Dzień dobry, pani Wisiu. Dzień dobry, panie Feliksie, proszę. Ja proszę tylko bardzo. Na chwileczkę i to do pani. Dobrze, niech pan się rozbiera. Już, ale o. ja...
Ja z prośbą. Aha, tak. A co u państwa? U pana? U pani Anieli? No dawno nie widziałam pani Anieli, tak? Ale zresztą trudno się dziwić. No komu by się chciało wychodzić z domu na taką okropną pogodę? To prawda, pani Wisiu, ale tak, pani Feliksie, tak między nami, no co się z tymi... Niech pan powie, naszymi władzami miejskimi dzieje. A co pani ma na myśli? No przecież nie da się normalnie chodzić po ulicach, naprawdę. Te główne to jeszcze jako tako są oczyszczone, ale reszta albo lodowisko, albo breja. I ja jeszcze naprawdę, no takiej Warszawy nie widziałam. Daję słowo. Smutne to, ale ma pani rację. Nie jest dobrze. No dobrze, dobrze. Ja panu jeszcze coś powiem. Kiedyś jak się odgarniały śnieg, to się robiło takie pryzmy na brzegu chodnika. A teraz co? No zwala się wszystko na jezdnię. No kto to widział coś podobnego? Ani przejść, ani gdzie zaparkować. Dozorcy nie wypełniają swoich obowiązków. Tak, tak, a służby miejskie wypełniają? A ktoś tych dozorców kontroluje? No panie Feliksie, czegoś od nich wymaga? Kiedyś... A... Zresztą, co to w ogóle mówić o tym? Nie ma sensu. Kiedyś to było inaczej, wiem. No tak. Czy to tak trudno? Niech pan powie, wydać rozporządzenie, żeby nie zwalali tego śniegu na jezdnię. Żeby posypywać piaskiem tę ślizgawkę na przystankach na przykład. Przepraszam. Nagadałam panu niepotrzebnie, naprawdę. No to co ze mnie za gospodyni? No, panie Feliksie, napije się pan czegoś? Kawy, herbaty? Nie, pani Wisiu, dziękuję. Śpieszę się i pora nie bardzo na wizyty. Nie. Wspomniałem, że mam do pani prośbę. Tak, tak, wiem, no to słucham. Niech pani sobie wyobrazi, choć może powie pani, że to ja nie mam racji. No, panie Feliksie, ja w to raczej wątpię, no ale o co chodzi? Wyjeżdżałem ostatnio służbowo na parę dni, pod koniec stycznia. Wtedy, kiedy była ta pierwsza fala mrozów. Och, dobrze nam się dała we znaki. No i kiedy wróciłem do domu, zastałem w nim ni mniej, ni więcej, tylko nowego lokatora. Co takiego? Nowego lokatora? No tak. Wprowadziła go tam pani Aniela, bez mojej wiedzy. Ale pani Feliksie, kogo? A nie domyśla się pani? No przecież pojęcia nie mam. No pana Pawełka. Pan Pawełek podobno zamarzał na działce, a skoro mieszkamy wspólnie, stwierdziła pani Aniela, to ona też ma prawo tym mieszkaniem rozporządzać. I czy to jest w porządku, pani Wisiu? Czy to jest w porządku? Panie Feliksie, no i co pan zrobił? No pokusiliśmy się z Anielą. Chciałbym to jakoś wyjaśnić, dogadać się, ale nie mam szans. Aniela jest totalnie obrażona. Tak, no domyślam się. Domyślam się, że pan chciałby, żebym ja... A co by pani zrobiła, pani Wisiu, na moim miejscu, gdyby pani nagle zastała w swoim mieszkaniu takiego pana Pawełka? Wysłuchali państwo 2557 odcinka powieści radiowej Matysiakowie.